Witajcie! Dzisiaj jest dzień wolny w Hiszpanii, jak i w Polsce, to w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Jest to świetna okazja, żeby pójść na spacer, pokazać Wam troszeczkę naszej okolicy oraz opowiedzieć, co tam ostatnio u nas. Przerwa po 5 minutach jazdy. W Esteponie jesteśmy 2 miesiące. Przeprowadzaliśmy się 3 razy, więc poznaliśmy parę miejsc. Mam też materiału nagranego z tych przeprowadzek całych i jak nam się tam mieszkało, więc może uda mi się to skleić i też Wam kiedyś pokażę. Prawie nic nie widać, bo chmury. Dobrym tematem jest temat jedzenia. Jak jedzenie w Hiszpanii Ci się podoba, Andrzejku? Mi się bardzo podoba. Nie, ale super jest. Oryginalne hiszpańskie jedzenie jest świetne. Bardzo mi się podoba ten wybór szynek przede wszystkim. Szyneczki to takie serrano i inne takie, wiesz, odkrowane z tej kości, przepyszne chleba. Brakuje mi chleba, Ci powiem. Wiesz, szczerze mówiąc, takiego polskiego chleba w Anglii dało się kupić. Taki polski chrupiący chleb, nie? No ale owoce, mięsko, rybki, nie? Ach, no pewno. Nie przekonaliśmy się do owoców morza, co pewnie się nie stanie, ale wszystko jest super. No i te takie jak paella, no nie jest tak wyjątkowe, ale jest okej, nie? Z takich tradycyjnych, co próbowaliśmy. Te tapasy, super. Tapasy są świetne właśnie, to mi się mega podobało, ten sposób. Bardzo super. Dużo małych rzeczy, dziubasz sobie jednego, drugiego, do smaku tamtego. I smaczne. Świetne. Więc jedzonko... Jest bardzo dobrze. No tak. Idziemy, bo tutaj jest gdzieś zakopane ponad 800 tysięcy euro. Tu jest. Trasa jest jednak trochę wymagająca. Tutaj całe mam poharatane nogi. Ale wracając do naszego życia w Hiszpanii i pracy, bo to jest dość istotny aspekt. Ja znalazłam pracę dość szybko, bo już po miesiącu mniej więcej pracowałam. Andrzej nadal szuka pracy. W branży, w której spodziewaliśmy się, że praca tak naprawdę przyjdzie sama, no ale się przeliczyliśmy. Myślę, że to będzie temat na osobnego vloga i opowiemy Wam kulisy szukania pracy tutaj w Hiszpanii. Nagramy vloga o tym, jak szukamy pracy tutaj. Szukamy. Tutaj? W Hiszpanii w sensie. No, twoja historia jest bardzo ładna, krótka. Już nagrałaś kiedyś, jak szłaś na pierwsze swoje interview w Hiszpanii i dostałaś tam robotę. To jest kwieciarnia ogólnie. Bo to moje pierwsze interview i myślę, że poszło dobrze. High five. Nagramy. Jak Andrzej mówi, że nagramy, to nagramy. Nie trzeba mi co pół roku przypominać. Troszeczkę zeszliśmy ze szlaku, który sama wybrałam i musieliśmy podejść na górę i w dół. Troszeczkę zbłądziliśmy. Biurokracja nas przerasta. Wiedzieliśmy, że może być ciężko, ale nie sądziliśmy, że aż tak. Do przerejestrowania auta naprawdę bardzo dużo dokumentów jest potrzebnych, między innymi ten meldunek. Zrobiliśmy przegląd. Jakieś tam inne papiery pozałatwialiśmy, milion urzędów, ale no dalej jest nieprzerejestrowane. O nie, nie mamy piły, będziemy musieli wrócić, nie przejdziemy tędy. I tu zrobić cięcie, nie? I już jestem po drugiej stronie. Nagrywa się? Tak. Super! Zrobić cięcie, nie? Taki tak. Ceny tutaj nas też zaskoczyły, szczególnie właśnie wynajmu. Na pewno nie polecamy przeprowadzać się tutaj w sam sezon. Później, już teraz patrzę na mieszkania różne, te ceny spadają od września, już są normalne, za pół darmo bym nawet powiedziała. This is where it started.
it all begins. Fall, blowing the wonder we hear. It is the wind. Że powiedzmy, jak nasz hiszpański wygląda. Madzia mówi, że jest strasznie słabo idzie ten hiszpański, a ona już habla tak, że Jezus Maria po prostu. Dla porównania wam powiem, że robimy Duolingo. Ja mam 7 tysięcy punktów. Dziennie jedna lekcja, dwie co najmniej. Magda ma 57 tysięcy. Si, si. Tak, ale nic nie umiem powiedzieć. Nie umiem prowadzić żadnej konwersacji, nawet zdania nie potrafię ułożyć sama tak naprawdę. W pewnym momencie będzie klik i będziesz hablać. No taką mam nadzieję, że w końcu przyjdzie ten moment i nagle wow, wszystko będziemy rozumieć. I nie od razu Rzym zbudowano. No nie. Muy bien tiempo aquí. Tiempo. Vamos. Już wracamy, spacerek był super, troszeczkę tam zbłądziliśmy miejscami, ale koniec końców bardzo fajną trasę obraliśmy. No i co, mam nadzieję, że podoba wam się nasz powrót na YouTube'a i będziemy wrzucać coś częściej, a wy dajcie znać, czy jesteście ciekawi jakichś tematów związanych z Hiszpanią i może będziemy mogli coś nagrać. A teraz dziękuję za oglądanie i do następnego! One road to take, one life to live.